Wieczór, buenas tardes, Agnieszka Wiśniewska z tej strony i audycja hiszpańska. I dzisiejsza audycja hiszpańska będzie bardzo wyjątkową audycją. Nie dlatego, że będziemy rozmawiać o wynajmie mieszkań w Hiszpanii, w Madrycie konkretnie, a dlatego, że jest ze mną specjalny gość, Wojtek. Witaj, Wojtku. Witam serdecznie. Zaprosiłam Ciebie tutaj, dlatego że jesteś specjalistą w pewnej dziedzinie i pozwól przekonać się naszym słuchaczom, dlaczego tak jest. Zajmuję się zawodowo nieruchomościami na rynku polskim mniej więcej od 15 lat. Zarówno wynajmem mieszkań, jak i rozwojem projektów deweloperskich i projektów dotyczących lokali komercyjnych. W związku z tym, że robię to już od jakiegoś czasu, nadarzyła się taka okoliczność, że chciałem spróbować zrobić coś na rynku hiszpańskim i ponieważ mój syn dostał się na studia w Madrycie, na uczelni IE Madrid, musieliśmy znaleźć dla niego w pierwszej kolejności mieszkanie. No i tak się zaczęła moja przygoda z rynkiem hiszpańskim, która mam nadzieję, że będzie trwała i mam w związku z tym wiele ciekawych takich spostrzeżeń dotyczących rynku hiszpańskiego, jego specyfiki, w szczególności Madrytu. Dokładnie. Ja już co nieco słyszałam, ponieważ przed audycją dzisiejszą rozmawiałam z Wojtkiem na ten temat i stwierdziliśmy oboje, że to będzie bardzo dobry materiał dla wszystkich osób, które poszukują mieszkania w Madrycie, szczególnie w Madrycie albo w Barcelonie, czyli w dużych miastach, tak Wojtek? Bo ta specyfika jest trochę inna. Tak, no rynek hiszpański ma dość duże różnice pomiędzy tymi dwoma dużymi miastami, czyli Madrytem i Barceloną, gdzie te nieruchomości są najdroższe, wynajem jest najdroższy. Są w Hiszpanii też takie miejsca, gdzie można mieszkanie wynająć za 1/4 albo 1/5 ceny z tych miast, tylko de facto tam nie ma ani turystów, ani nikt nie specjalnie się tam garnie, żeby mieszkania wynajmować. Rynek w Hiszpanii jest dużo większy i rynek w Madrycie niż rynek na przykład warszawski z kilku powodów. Po pierwsze jest tam mnóstwo turystów, bo rocznie około 6 milionów. Strasznie. Bardzo wielu studentów, wiele różnych rzeczy się dzieje. Poza tym w Hiszpanii dużo więcej osób wynajmuje mieszkania. W Polsce dużo więcej osób jest właścicielami. W Hiszpanii ten rynek najmu jest bardzo duży i bardzo dynamiczny. To jest zasadnicza różnica w stosunku do Polski. Możesz wyjaśnić, co to znaczy, że jest bardzo dynamiczny i tak jakbyś mógł to porównać do rynku polskiego, bo naszymi słuchaczami głównie są Polacy. W związku z tym, jakbyś mógł przedstawić właśnie, jak to wygląda w Polsce i przełożyć to na rynek hiszpański. Rynek madrycki jest bardzo podobny do rynku warszawskiego. Przez ostatni miesiąc, bo tutaj to się bardzo zmieniło od czasu wojny w Ukrainie. I w Hiszpanii to wygląda cały czas tak samo. Ofert mieszkaniowych jest bardzo dużo, ale na te dobre mieszkania jest bardzo często tak, że jednego dnia wchodzi oferta do jakiegoś serwisu, można ją znaleźć, skontaktować się z właścicielem, umówić. Następnego dnia, po kilku godzinach, oferty już nie ma, mieszkanie jest wynajęte. Czyli nie można się umówić z dużym wyprzedzeniem na oglądanie, po prostu trzeba na bieżąco śledzić, jak coś pada, jest interesującego, dzwonić, od razu umówić się na spotkanie, licząc na to, że będziemy w miarę pierwsi i zostaniemy zaakceptowani przez właściciela i uda nam się wynająć. Dobrze, czyli dzwonisz bezpośrednio do właściciela, nie do agencji, tak? 80 lub 90% mieszkań to są mieszkania przez agencję. Generalnie polecam próby znalezienia mieszkania z właścicielem, bo to jest dużo łatwiejszy proces, który nie jest obarczony takim ryzykiem jak współpraca z agencjami. W każdym razie, czy w takim przypadku, czy w takim, czy zarówno z agencją, jak i z właścicielem, warto robić to szybko, a w miarę możliwości próbować jednak znaleźć mieszkanie od właściciela. Z kilku różnych powodów. Oczywiście agencji musimy zapłacić określoną prowizję, ale to nie jest tak naprawdę największy problem. Jeżeli spotkamy się z właścicielem, poznamy tą osobę, wiemy, czy dobrze nam się będzie współpracować, wiemy, z kim się będziemy kontaktować później w razie problemów. W przypadku kontaktu z agencją po wynajęciu mieszkania jej już na niczym nie zależy, a kontakt z właścicielem często jest bardzo ograniczony.
Poza tym w kwestii wymogów, z właścicielem dużo łatwiej się dogadać co do podpisania kontraktu. Pod warunkiem, że znasz hiszpański. Tak. Znaczy, to może powiem tak. Dość istotna rzecz jest, jeżeli chcemy wynająć mieszkanie w Hiszpanii, to niestety wynająć je, oczywiście po polsku nie ma szans, niestety po angielsku też się nie za bardzo dogadamy, bo Hiszpanie bardzo rzadko mówią po angielsku. Ja, żeby znaleźć mieszkanie, spędziłem tam 4 dni i za wyjątkiem jednego spotkania z obcokrajowcem, który był, mieszkał w Hiszpanii, to był Francuz, z wszystkimi innymi rozmawiałem po hiszpańsku i to jest jedyna możliwość. Inaczej nie będziemy się komunikować. Kontrakt również jest w języku hiszpańskim i też się do tego trzeba przygotować i zrozumieć, co jest w tym kontakcie. I ten język pomaga. Bez języka jesteśmy zdani na wybrane agencje, które niekoniecznie dostarczą nam najlepsze mieszkania, musimy za to pewnie z reguły więcej zapłacić i nie mamy specjalnie tutaj opcji. Także jasne. Warto posilić się, współpracować z kimś, kto zna hiszpański, albo samemu mówić po hiszpańsku. Jedno pytanie takie mi się nasunęło teraz. Czy współpracując z agencją można mówić po angielsku, czy w agencjach też nie mówią po angielsku? Też nie mówią. Trzeba z góry szukać agencji i kontaktując się, można w pierwszej kolejności napisać maila i zapytać, czy mówią po angielsku. Jeżeli ktoś mówi, to odpiszą, ale oni nie preferują języka angielskiego i naprawdę niewielu ich mówi. Także myślę, że spokojnie 90% potencjalnych ofert nam odpadnie, jeżeli będziemy chcieli rozmawiać po angielsku. W związku z tym z bardzo dużej teoretycznie liczby ofert bardzo trudno to mieszkanie wynająć, pozostanie tak naprawdę no bardzo mała liczba mieszkań dostępnych dla nas w tym języku. Jasne, oczywiście. Jak wspomniałeś, też kontakt z właścicielem jest bardzo istotny, a skoro już jesteśmy przy tym, że zacząłeś mówić o tym mieszkaniu, jak to wyglądało właśnie, to szukanie tego mieszkania w twoim przypadku, bo to było pierwszy raz, tak, w Madrycie? Tak, tak, to proces, można powiedzieć, spodziewałem się, że będzie trudno, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak trudno, że jest tyle rzeczy, o których w Polsce nie trzeba się martwić, tam występują. Trwało to 4 dni, tak jak powiedziałem, przejrzałem około 500 ofert w internecie, skontaktowałem się mniej więcej ze 100 osobami, agencjami, właścicielami. Mieszkań w 4 dni obejrzałem 25. Czyli niewiele. No, znaczy się dużo w 25-30, biorąc pod uwagę, że to jest, trzeba dojechać, obejrzeć, to już były mieszkania wyselekcjonowane, które odpowiadały jakimś kryteriom, gdzie można było zgodnić dane. Myślę, że to nie jest mało, bo one były wyselekcjonowane z 500 ofert, ze 100 kontaktów, 25 mieszkań. No właśnie, o tą liczbę mi chodzi. 500 ofert, analiza 500 mieszkań, kontakty ze 100 osobami bądź agencjami i 25 wizyt. Mam pytanie o Joannę. Gdzie szukałeś tych mieszkań? Najpopularniejsze miejsca do szukania to są portale. Taki portal numer jeden, najbardziej znany, to jest Idealista. I z tego korzystałem najczęściej. Fotokasa to jest drugi. Mil Anuncios i są jeszcze jakieś pomniejsze, ale tak naprawdę w tych dwóch pierwszych jest ofert najwięcej. One się najszybciej zmieniają. Można sobie założyć określone kryteria i zapisać to po prostu pod swoim adresem mailowym. Wtedy z automatu o każdym nowym mieszkaniu, które spełnia te kryteria, zostaniemy poinformowani. To jest bardzo wygodne, bo tak jak powiedziałem, trzeba szybko reagować, bardzo szybko. Oczywiście, tak. I czyli w twoim przypadku, mimo iż znasz rynek nieruchomości w Polsce, ponieważ już wspomniałeś na początku dzisiejszej audycji, że zajmujesz się tym profesjonalnie, zawodowo, to nie było łatwo. No nie było łatwo, dlatego że okazało się, że jak już było mieszkanie, które w jakiś sposób odpowiadało, można było je wynająć, okazało się, że napotykamy na problemy tego typu, jak na przykład, tak się ładnie po Hiszpanii mówią, solwencja ekonomiczna, czyli wypłacalność, ponieważ ja nie jestem obywatelem ani rezydentem Hiszpanii, nie mam dochodów w Hiszpanii, nie bardzo mogę im udowodnić, że będę wypłacalny, będę płacił za to mieszkanie. To jest rzecz dla nich bardzo istotna. Hiszpanie mają taką zasadę, że sprawdzają dochody i trzeba pokazać umowę o pracę i trzeba pokazać wpływy
na konto z 3 ostatnich miesięcy. Jeżeli mieszkanie kosztuje określoną kwotę, to można je wynająć wtedy, kiedy jego koszt jest mniejszy niż lub maksymalnie w wysokości 30% przychodów, czy tam swojego zarobku, tak? Bo to znaczy, że nas na to mieszkanie stać. Ponieważ te mieszkania są troszkę jak gdyby droższe niż w Polsce, no to rzeczywiście trzeba zarabiać kilkanaście tysięcy albo czasami więcej, żeby coś wynająć. I to nie jest takie łatwe. Druga kwestia, kiedy rozmawialiśmy na początku i mówiłem, że to mieszkanie dla studenta, dla syna będzie studiował, bardzo są niechętni do wynajmu studentom, bo boją się pewnie imprezowania, różnych problemów i tak dalej. W związku z tym po iluś tam doświadczenia z pierwszych 2 dni zmieniliśmy trochę strategię. Już nie mówiłem, że to dla studenta, tylko że mieszkanie dla mnie, bo ja będę tu robił biznes, będę jeszcze dokształcał się z hiszpańskiego, a przy okazji będzie mieszkał ze mną syn, student. I wtedy to mi przeszkadzało, tak? Rozumiem. To jest, że tak powiem, dużo, dużo łatwiej jest z tymi osobami rozmawiać. No niemniej jednak wiele ciekawych historii się zdarzyło. Mieliśmy mieszkanie pierwszego dnia, o 20 oglądamy całkiem fajne mieszkanie. Akurat przylecieliśmy po południu, pani się z nami umówiła na 20. Wchodzimy, pani już jest bardzo zmęczona, ale bardzo sympatyczna. I rozmawiamy. Ona mówi, no tak, to już moje ostatnie dzisiaj spotkanie. Ile pani miała? No są państwo numer 15 dzisiaj. A to tylko dzisiaj? Nie, 3 dni pokazuje. W związku z tym myślimy sobie tak, dobra, na 40 osób powiedzmy, żeby akurat nas w cudzysłowie wybrała, to jest też tak, że mając wybór, im nie chodzi o to, że oni chcą mieć 40 osób, żeby podnieść cenę. Nie, oni chcą wybrać sobie osoby, do której nabiorą zaufania. Tak. Co ciekawe, tak naprawdę cen też się nie negocjuje. To, co jest w ogłoszeniu, praktycznie nie podlega negocjacji. Mhm. A powiedz, jaki jest wachlarz tych cen? No tutaj powiem tak, tak zwane e-studio, czyli najmniejsze to jest pokój. Pokój współdzielony, znaczy pokój samodzielny w mieszkaniu wielopokojowym, wspólnia kuchnia, wspólnia łazienka, to jest minimum 650 euro z opłatami. Z opłatami. Opłaty wynoszą w granicach 50 euro. Przy czym mówimy też bardzo ważna rzecz. Mówimy o lokalizacji w promieniu 4 do 5 kilometrów od centrum Madrytu. Jeżeli bardzo daleko pójdziemy na przedmieścia, będzie troszkę taniej. Ale mówimy o takiej dobrej lokalizacji, przy czym to nie jest centrum. 5 kilometrów od Madrytu dojedzie się do centrum w 20 parę minut metrem. Madryt jest świetnie skomunikowany. Ale to są podstawowe. Troszkę teraz jak chcemy mieć już coś dla siebie, czyli e-studio, a więc taki otwarty salon z sypialnią, z kuchnią, to jest w granicach 800 euro i więcej. Pokój, który u nas jest często nazywany dwuosobowym, u nich jednoosobowym, czyli salon na przykład z kuchnią i sypialnia, od 1100 do 1400 euro. 1400 euro to jest w granicach 7000 złotych. Mm-hmm. No to no jakie trzeba dalej. Zarobić, prawda? Jakie trzeba wykazać zarobki? Teraz, jeżeli chcemy zapłacić za mieszkanie, mieć to dwupokojowe w naszym rozumieniu, a po hiszpańsku jednopokojowe mieszkanie, czyli salon i sypialnię, które kosztuje 7 tysięcy, no to musimy zarabiać w granicach 20 tysięcy, więcej no nawet. Pytanie, czy to jest dla Polaków? Netto. No jak Polak ma pieniądze i udowodni, to jest dla każdego, kto jest w stanie te dochody po prostu udowodnić i rzeczywiście to może nie być dla wielu osób łatwe. Bardzo ważna jeszcze rzecz, mówiąc o tych cenach i szukając mieszkania, warto zwrócić uwagę na bardzo istotne rzeczy. Ja podałem ceny z minimalnymi parametrami, które dla mnie były istotne i które myślę, że dla wielu osób też będą istotne, to są mieszkania tak zwane exterior, czyli zewnętrzne okna, nie do środka. Wtedy mamy światło dzienne, czasami widok i tak dalej, a nie mamy cały czas półmroku. Z klimatyzacją, która w Madrycie jest praktycznie nieodzowna, bo tam bardzo często w sezonie jest bardzo, bardzo gorąco. I z ogrzewaniem indywidualnym, co też jest istotne, ponieważ dogrzewanie się z klimatyzacji, co jest częstym rozwiązaniem w wielu mieszkaniach, to są bardzo wysokie koszty energii elektrycznej i takich mieszkań raczej proponuję unikać i generalnie to są mieszkania z windą. Czyli jeżeli chcemy mieszkanie troszkę taniej w dobrym miejscu, no to musimy zrezygnować z windy, musimy się zgodzić na mieszkanie z wewnętrznymi oknami, bez centralnego ogrzewania, bez klimatyzacji. Można zaoszczędzić, ale to nie jest ten sam standard. Dobrze, ale zaoszczędzisz troszkę na ogrzewaniu, znaczy się
nie na mieszkaniu, a dołożysz do, na prąd, do prądu. Dokładnie tak. Więc wyjdziecie sumarycznie podobnie, tak? Tak. Także. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Bo to, co mówisz, wszystko jest bardzo istotne. Bardzo dużo ogłoszeń ma zdjęcia, inaczej są analizowane, inaczej wyglądają zdjęcia i oferty mieszkań agencji, inaczej właścicieli. Agencje robią bardzo profesjonalne zdjęcia, bardzo ładne, często podlegają obróbce graficznej i bardzo często mamy wrażenie, że to jest świetne mieszkanie. Mhm. Od właściciela często jest to z komórki, ciemne, nie takie ładne i z reguły jest tak, że jak wchodzimy do mieszkania z agencji, to mamy wrażenie, że ono jest gorsze niż w rzeczywistości, a od właściciela dokładnie odwrotnie tak naprawdę. Oglądaliśmy mieszkania, które wyglądały bardzo ładnie na ogłoszeniu, w bardzo dobrym miejscu, piękne mieszkanie z agencji, dwupokojowe, 1300 euro, wchodzimy z pośrednikiem. To było jedno z najgorszych doświadczeń, jakie mieliśmy, bo to mieszkanie było tragiczne. Miało 40 czy 50 lat, meble, które były nietknięte od tamtych czasów, to mieszkanie nie miało gładzi, nierówne ściany, popękane witryny, nie witryny, tylko framugi w oknach. Mieszkanie i miało być eksterior, jeden pokój był na zewnątrz, a dwa tak naprawdę były do środka, czyli z półmrokiem. I ta pani jeszcze kręciła nosem, że ona nie tu Polaka, nie studenta, nie bardzo i tak dalej. Śmiałem się, żebyśmy to odreagowali z synem, to się śmialiśmy, jak wyszliśmy, żebyśmy od tej pani wynajęli to mieszkanie za 1300 euro, jakby nam 1500 zapłaciła za utratę, że tak powiem, jakiejś tam naszego zdrowia i psychiki, bo wtedy byśmy tam nie mieszkali, a 200 euro byśmy dokładali do innego. Mhm. Bardzo wiele tych mieszkań to są stare mieszkania, gdzie właściciele bardzo emocjonalnie podchodzą do tego mieszkania, bo to jest po ojcu, po mamie, po dziadku i tak jak ono stało, tak stoi. Ale to są mieszkania, które nie przystają do dzisiejszych czasów. Trudno jest znaleźć w dobrej cenie mieszkanie bardzo ładne, nowoczesne, albo są z reguły wtedy droższe, albo bardzo szybko schodzą. Naprawdę jest to istotna rzecz. Z rzeczy takich ciekawych, jak już oglądamy to mieszkanie, coś, co jest tak naprawdę dla szczególnie obcokrajowca największym ryzykiem we współpracy z agencją, to jest to, żeby udało się mieszkanie wynająć, a nie zostać oszukanym. No właśnie. Mnie próbowano oszukać 3 razy. Ja jestem generalnie dość czujny i nic nie straciłem, ale historia jest następująca. Idziemy do mieszkania. Mieszkanie jest piękne. Widać, że dopieszczone, zaprojektowane przez architekta. Od razu się chce w nim mieszkać. 5 minut trwało i mówimy z Szymonem, bierzemy to mieszkanie. Bierzemy od razu, podpisujemy, płacimy wszystko. A pośrednik mówi tak, nie, to nie tak szybko, trzeba zarezerwować. A mówimy, no ale my nie chcemy rezerwować, my chcemy wynająć od razu, zapłacimy pana prowizję, wszystko, nie ma problemu. Nie, to umowa mailem, rezerwacja, opłata rezerwacyjna 1000 euro, potem jest tam 3 dni na pozostałe formalności, dostarczenie dokumentów, umowa i tak dalej. Mhm. Na czym polega tutaj ten problem? Podpisujemy umowę mailem, nie tak. Polecam generalnie rzecz biorąc, nawet nie wiemy z kim i tak dalej, płacimy 1000 euro i tyle widzieliśmy pieniądze i tyle widzieliśmy mieszkanie, ponieważ w umowie jest napisane mniej więcej, że mamy 7 lub 14 dni na spełnienie wszystkich formalności, dostarczenie dokumentów i tak dalej. Jak tego nie zrobimy, to te pieniądze przepadają, a agencja dosyła nam tak różną listę dokumentów, że nikt nie jest w stanie tego zrobić. To jest klasyczna metoda, szczególnie na obcokrajowców i 1000 euro w plecy, w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu. No i oczywiście tak, umowa jest w hiszpańsku, prawda? Bardzo trzeba to uważać. Prawie każda agencja, moim taką mają zasadę, tak? Udało się później w internecie sprawdzić 2 z tych firm, potem już odpuściliśmy, opinie w Google bliskie jedynki i same opinie osób, które wpłaciły 1000 euro i nie mogą od paru miesięcy pieniędzy odzyskać. Żaden prawnik nie będzie nas reprezentował za 1000 euro, bo się to nie będzie opłacało. Poza tym szczerze, no niestety fakty są takie, że jak to podpiszemy, to my legalizujemy taki, a nie inny przebieg tej transakcji i sami się skazujemy na to, że te pieniądze po prostu tracimy. Jest to bardzo przykre i szkoda, że tak się dzieje, bo naprawdę ludzie starają się być uczciwi, a wychodzi finalnie i często są zdesperowani i ta desperacja też popycha ich do takich kroków, prawda? No bo jednak skoro mówisz, że tak trudno jest wynająć mieszkanie, wyobraźmy sobie, że często jest też tak, że ktoś przyjeżdża do danego miasta,
zaczyna powiedzmy studiować i w międzyczasie szuka mieszkania, bo się kątem gdzieś zatrzymał u kogoś i okazuje się to, co mówisz, jest tak ciężko i później I presja. potem mieszkają w hotelu. Niektórzy z kolegów i koleżanek u Szymona na studiach przyjechali licząc na to, że szybko wynajmą. No to przyjechali, hotel parę dni. No studiują już, zaczęli to 18, powiedzmy, że ponad tydzień. Cały czas mieszkają w hotelu i są załamani tym, że nie mogą nic rozsądnego znaleźć. No, albo cena jest teraz ta, prawda? Cena, no hotel jest mimo wszystko droższy, ale to też kwestia jest tego, że studentom nie chcą, bardzo chcą, w związku z tym nie ma problemu, ale na przykład musi być tak zwany awalista, czyli po polsku żyrant. Najlepiej z rezydencją w Hiszpanii. Żaden student z innego kraju nie ma awalisty, czyli żyranta, z rezydencją w Hiszpanii, w związku z tym odpada. Inna opcja dla studenta, bo taką propozycję też usłyszeliśmy. Dobrze, wynajmiemy to mieszkanie, nie ma problemu, ale proszę zapłacić za rok z góry. No za rok z góry mówię, no dobrze, jak się coś stanie z mieszkaniem, to co, oddadzą mi państwo pieniądze? Bardzo, bardzo różne sytuacje się zdarzają i trzeba naprawdę uważać. Są nieufni w stosunku do studentów, nieufni do osób, które nie są z Hiszpanii, z racji jak gdyby tego, że wiedzą, że jakiekolwiek postępowanie sądowe czy cokolwiek jest problematyczne i chcą tego uniknąć. Pojawiło się pytanie, czy do takiej umowy jest potrzebny numer NIE? Tak mi się wydawało przed tym, jak pojechałem, bo tak czytałem i tak dalej. Okazało się, że standardowo tak, jest potrzebne i tak dalej, ale jak przedstawialiśmy sytuację, dopiero przyjechaliśmy, numer NIE zrobimy później, nie ma żadnego problemu. Można podpisać bez numeru. Finalnie podpisaliśmy umowę bez numeru i właściciel powiedział, że absolutnie nie jest mu ten numer do niczego potrzebny. Także czasami to chcą, ale to naprawdę nie jest największym problemem, bo zostawia się, znaczy kseruje się dokumenty, spisuje się, numer NIE nie jest do tego potrzebny. Nie jest. Nie jest potrzebne. No to fajnie wiedzieć, bo właśnie ja też wynajmując mieszkania choćby dla siebie zawsze ode mnie chcieli numer NIE i to był wymóg, więc akurat dla mnie to jest duże zaskoczenie, ale no, ty jesteś specjalistą, przede wszystkim przeszedłeś to całkiem niedawno, więc z pierwszej ręki wiemy na pewno, że jest to możliwe. No mogę powiedzieć, że może specjalistą jeszcze nie na rynku hiszpańskiego, no ale 2 tygodnie temu to ćwiczyłem przez kilka dni, w związku z tym mam informacje świeże z Madrytu bynajmniej, myślę, że tutaj z tego rynku. Tak, tak. Oczekują, tak, ale nie jest to takie istotne, także bez tego spokojnie można sobie poradzić. Jak najbardziej wszystko jest dla mnie jasne i logiczne, tylko właśnie te ryzyka mnie martwią, bo jednak to ryzyko jest bardzo duże. Kaucja i pierwszy czynsz i jeszcze jakieś inne rzeczy to na, i te wszystkie trzeba warunki spełnić z umową, wynagrodzenia i tak dalej. Dla mnie to jest strasznie duże. Na początku rzeczywiście trzeba trochę zapłacić, bo tutaj są dość w tym zakresie tacy zasadniczy. Kaucja standardowo najczęściej spotykana jest 2-miesięczna. Czasami chcą 3-miesięczną, bardzo rzadko 1-miesięczną. Standard to jest 2 do 3. Przy czym ta kaucja, każdy taki właściciel musi przechowywać na specjalnym koncie w Hiszpanii w określonej instytucji. To nie jest tak, że on te pieniądze może sobie zabrać i to są de facto pieniądze na ewentualne uszkodzenia apartamentu czy mieszkania, które najemca ewentualnie zrobi. Dlatego jak się podpisuje umowę, trzeba bardzo dokładnie sprawdzić listę wyposażenia, wszystko odhaczyć, zaznaczyć i obfotografować, nawet mailem wysłać zdjęcia, uzyskać potem akceptację, że to się zgadza, bo w razie jakichkolwiek problemów będziemy mogli udowodnić, że nic się w tym mieszkaniu nie stało. Z tego, co udało mi się rozeznać, w przypadku takiej procedury nie ma problemu z kaucją, oni ją zwracają. Jeżeli rzeczywiście nic się w mieszkaniu nie dzieje, oni tutaj w tym zakresie nic złego nie robią, pieniądze oddają. Umowa, to z takich jeszcze może ciekawych rzeczy, są 2 rodzaje umów w Hiszpanii, tam to prawo jest trochę inne. Albo się wynajmuje w tak zwanym krótkim terminie, czyli poniżej 12 miesięcy i to się rządzi innymi prawami, możliwością wypowiedzenia i tak dalej, ale właściciele muszą mieć licencję turystyczną, czyli większość mieszkań tak nie jest wynajmowanych. Tam część jakaś tam dla turystów. Umowy standardowe są od 12 miesięcy, czyli na 12 miesięcy, które de facto są umowami, które mogą trwać do 5 lat lub do 7 lat w przypadku tego, gdy właścicielem jest firma. Co roku są odnawiane lub co roku można tę umowę z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia
zakończyć po roku. Przy czym nie można jej zakończyć wcześniej. No właśnie, to miało. Nawet jakby ktoś chciał, podpisał umowę, zmienił mu się plany, musi wyjechać, to pierwsze pół roku musi zapłacić z mocy prawa, nawet gdyby 3 dni mieszkał. Nie może nie płacić. To nie podlega negocjacjom, bo Hiszpan nie może zrobić takiego odstąpienia, dlatego że takie są przepisy. Od 6 do 12 miesięcy płaci się mniej więcej połowę niewykorzystanego okresu, oprócz tego, co się wykorzysta. Czyli trzeba założyć, że rok trzeba w tym mieszkaniu ufunkcjonować. Albo po prostu płacić. Przy czym, no, jeżeli się jeszcze miał agencję, przez agencję, minimalna opłata dla agencji to jest jednomiesięczny czynsz. Ale to też jest zróżnicowane. To jest minimum. Czasami jest jeden czynsz. Czasami jest jeden czynsz plus hiszpański VAT, z tego co pamiętam, 21%, a czasami to jest 12% czynsz roczny plus podatek VAT hiszpański, czyli to jest 1,5 czynszu, tak? W związku z tym jest to dobre 10% dodatkowo do kosztów wynajmu tego mieszkania, a już i tak nie ma jego budżetu. Dokładnie. Niestety taka jest rzeczywistość. Mamy dwa kolejne pytania. Co z meldunkiem czy zaświadczeniem o zamieszkaniu do uzyskania numeru NIE? Z tego co ja wiem, to nie trzeba. A czy tobie się udało? Z tego co ja wiem, nie. Generalnie wynajem mieszkania absolutnie jest równoznaczny z meldunkiem. Ale co innego meldunek, a co innego jak gdyby adres przebywania. I oni to traktują, jak można powiedzieć, jako adres czy zamieszkania. To nie jest meldunek, ale to jest wystarczające do numeru NIE, do innych formalności, bo oni to traktują jako adres nie zameldowania, tylko zamieszkania. Nie meldujemy się, ale wystarczy to do NIE i do innych formalności. Ten adres, który mamy na umowie, w którym przebywamy przez ten rok lub dłużej. Super. A jeszcze kolejne pytanie. Czy umowa jest jednostronna, czy chroni też najemcę w jakimś zakresie? Tak, umowa jest standardowa. Ona nie jest długa, ma tam ze 4 strony. Tak naprawdę nie zawiera nic takiego szczególnego ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Tak długo jak będziemy płacić i jak długo nie będziemy zakłócać spokoju, niszczyć apartamentu, nic nam nie może właśnie zrobić, nie może nas usunąć. Może tylko wtedy, kiedy nie płacimy, niszczymy apartament lub zakłócamy w sposób ewidentny spokój innych mieszkańców. Tak poza tym to nie ma tam jakichś specjalnych umowy, można powiedzieć, w Hiszpanii są dość zestandaryzowane. Tej umowy też się właściwie nie negocjuje. Nie negocjuje się warunków, nie negocjuje się umowy. Po prostu jak już się uda, to się podpisuje umowę i przejmuje się, że tak powiem, klucze i można być szczęśliwym mieszkańcem Madrytu na jakiś czas bynajmniej. Super. Dobrze, to skoro już wiemy to wszystko, to finalnie powiedz, pochwal się, czy udało się finalnie wynająć mieszkanie takie, które było odpowiednie dla Was? Tak, udało się. Udało się, można powiedzieć, rzutem na taśmę. Od poniedziałku do piątku, lot powrotny mieliśmy o 14 w piątek. Oglądamy tych mieszkań każdego dnia po kilka, rozmawiamy, kontaktujemy się. W czwartek o 23.50 nawiązuję kontakt z panem Pedro, miłym, sympatycznym człowiekiem. Umawiamy się SMS-owo na 9 rano w piątek, wiedząc, że o 13 musimy być na lotnisku. Wchodzimy do mieszkania. Najfajniejsze, z których widzieliśmy. Super, bierzemy. Właściciel, nie ma żadnej prowizji. No ale dobrze, znowu rozmawiamy o solwencja ekonomika, czyli wypłacalność. A kto tu będzie mieszkał, co? Ale bardzo szybko złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Dogadaliśmy się, no ale właściciel nie ma umowy, a mi czas ucieka. Mieliśmy tego dnia już umówione 2 inne mieszkania, żeby podpisać jako taki plan rezerwowy z dnia poprzedniego, bo już wiedziałem, że to różnie może się skończyć. W związku z tym mówiliśmy się z tym panem, że za 1,5 godziny wracamy podpisać, on przygotuje umowę. My w międzyczasie jedziemy oglądać inne mieszkanie na podpisanie. Ale tam poszliśmy, powiedzieliśmy, że mamy jeszcze jedno do oglądania, żeby wrócić i podpisać to, co preferujemy. To już było, to już naprawdę 3 mieszkania i tak próbowaliśmy, żeby rzeczywiście jedno doprowadzić do końca, szczególnie to pierwsze z panem Pedro. Wracamy za 1,5 godziny. Pan Pedro jest, jest umowa, podpisujemy, płacimy i dostajemy klucze. I proces, że tak powiem, został zamknięty. Na lotnisku byliśmy 10 minut przed zamknięciem gate'u. Także właściwie naprawdę rzutem na taśmę.
Z panem Pedro mamy bardzo dobry kontakt. Pan Pedro, dlaczego ja taki nacisk kładłem, czy kładę na dobry kontakt? Jak już podpisaliśmy, wymieniliśmy sobie numery i tak dalej. Pedro mówi, dobrze, tutaj będzie Szymon, ja będę rzadziej i tak dalej. Szymon, masz tu numer do mnie, masz tu numer do mojej żony. Jak będziesz coś potrzebował, a nikogo nie ma, dzwoń do nas, będziesz chory, będziesz począł zakupy, lekarstwo, cokolwiek przywieziemy, kupimy i tak dalej. To jest bardzo istotne. Tak. Ponieważ szczególnie na początku, jak ktoś jest w obcym kraju, czasami no pytanie, do kogo zadzwonić po pomoc? Jest się samemu i tak dalej. To jest nieocenione. No i okazało się po dwóch dniach dosłownie mieszkania, że przecieka jakaś tam rurka spustowa przy zlewie. To bardzo małe było. Dzwonię do Pedro, Pedro od razu odbiera, już organizuje, w ciągu dwóch czy trzech godzin przyjechał tak zwany fontanero, czyli hydraulik, i fontanero naprawił to w 5 minut i to była taka reakcja właśnie i to, co się ceni potem w takiej dobrej współpracy. Bardzo fajne mieszkanie, dwupokojowe, na 6. piętrze, 68 metrów z recepcją, z portierem, który nie nazywają portierem, a nazywają konserche, czyli takim człowiekiem, który może coś pomóc, na przykład zrobić i tak dalej, w bardzo dobrej dzielnicy, 300 metrów od stadionu Santiago Bernabeu, stadionu Realu, aczkolwiek nie to było powodem wyboru tego, tylko lokalizacja blisko metra, bardzo dobre miejsce, bardzo fajne mieszkanie, wszystko tak naprawdę na miejscu. Czyli de facto nie widziałeś tego ogłoszenia wcześniej, ono się po prostu pojawiło? Ono się pojawiło. I ono w tym samym momencie pojawiło się u niego bezpośrednio i u agencji. I teraz w dwóch różnych portalach do jego patrzę takie średnie, ale pisze partikular, czyli jest ten właściciel. W agencji piękne zdjęcia. Patrzę, kurczę, ale to jest to samo mieszkanie, tylko inne zdjęcie. U niego, nie wiem, czym zwrócił uwagę, z agencji piękne. No to jak już się zorientowałem, że to samo, no to dzwonię do właściciela. No on miał zdjęcia z telefonu, a oni mieli zdjęcia przerobione. To mieszkanie wyglądało dokładnie tak, jak na zdjęciach agencji. Bardzo ładne, w pełni wyposażone z wszystkimi sprzętami, z wszystkim, z widokiem z okna. Z okna Santiago Bernabeu też widać. No nie. Może to, jak gdyby dla niektórych może nie ma znaczenia. Ja jestem generalnie kibicem piłkarskim, Real też chętnie obejrzę oczywiście, ale tak jak mówię, nie to było powodem głównym, ale mówię w kontekście wyjaśnienia lokalizacji, to jest bardzo dobra miejscówka w Madrycie. Także udało się, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i mamy dwa kolejne pytania od Asi. Pozdrawiam Asiu, ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję za te pytania, bo być może byśmy sami o nich nie wspomnieli, a dzięki tobie inne osoby też będą mogły skorzystać z tych informacji. A zatem, czy należy ubezpieczyć dodatkowo mieszkanie, czy to należy do najemcy? Powiem tak, nie wymagają tego, niemniej jednak ja byłem przezorny i polecam jako opcję, której niestety nie do końca oni uznają, ale może nas w pewnych kwestiach uratować. Standardowe ubezpieczenie na leczenia, kosztów leczenia na rok kosztuje w granicach 1000 zł. To jest do kwoty 100 tysięcy kosztów leczenia. Oczywiście my w ramach NFZ-u czy możemy się po prostu w Hiszpanii leczyć, mając kartę EKUS, nie ma problemu, ale nie wszystkie koszty są pokryte. Czasami są jakieś drobne wyjątki. Warto coś takiego mieć. I standardowym elementem w tej polisie jest ubezpieczenie wynajmowanych rzeczy za granicą. Do, również jeżeli się nie mylę, nawet chyba nie pamiętam do jakiejś kwoty, w każdym razie dużej kwoty. I teraz tak, oni nie do końca to jak gdyby z jednej strony uznają, bo słusznie mi ktoś zwrócił uwagę, że no tak, ale to jest na pana, a nie na mnie. Jak się coś stanie, to ja nie jestem stroną, nie mogę z tego skorzystać, ale ja mogę skorzystać. Tak. Czyli nas to chroni, bo gdybyśmy stłukli, cokolwiek zniszczyli, wystąpimy do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nam zapłaci, a my damy pieniądze. To polecam takie rozwiązanie, bo nie jest tak, jak mówię, drogie, a mamy trochę spokoju, tak? I to jest standardowe, największych wszystkich ubezpieczalni, nie chcę już wymieniać nazw, ale największych ubezpieczalni, jest to zawarte w pakietach największych ubezpieczalni. To nie jest specjalny produkt jakiś. I kolejne pytanie, jak można udowodnić, że jest się wypłacalnym? No szczerze powiem, to powiem tak, no trzeba pokazać, co się posiada. Oficjalnie. No ale przepraszam, że ci przerwę. Dokumenty nasze polskie są po polsku, więc Hiszpanii do końca nie rozumiem. No nie, bo na przykład można zrobić coś takiego. Ja się do tego przygotowałem w ten sposób, że z jakiejś instytucji finansowej, z którymi współpracuję, z Bumi Banków, poprosiłem o zaświadczenie o jakimś tam moich dochodach, środkach zgromadzonych i banki mogą to przetłumaczyć na angielski.
I to już jest wystarczająco, oni sobie mogą poradzić. Pokazałem po polsku, pokazałem po angielsku, to była jedna rzecz, tak? I to już było jakąś tam rzeczą. No ale potem ktoś mi zwrócił uwagę, no tak, ale to jest statyczne, a co na bieżąco? No to siadłem z panem i wygenerowałem z konta jakieś tam przelewy takie cykliczne, pokazałem, proszę bardzo, to wystarczy, tak, wystarczy. Aha. Jest to w złotówkach, no ale zerkamy do tabeli kursowej, przeliczamy złotówki na euro i trzeba się, no trzeba to pokazać. Znaczy nie można nie przyznać się, ile się zarabia albo z czego ma się przychody, no bo trzeba to udowodnić. Nikt się nie oburza, że pytają o umowę albo o zarobki. To nie jest tajemnica. Tak, trzeba tak. to pokazać. Trzeba no to pokazać. Ty masz swoją działalność, tak? Więc pokazujesz konto po tak. prostu, czy tam jakieś przelewy, wpływy. No, natomiast... bo to są z różnego tytułu. No ja mam na przykład z wynajmu nieruchomości, no to mogę z wybranych to, co było, to, co uznałem, że okej, to no wystarczy, to pokazałem na przykład cykliczne z jakichś tam nieruchomości, które były wystarczające. Nie trzeba wszystkiego pokazywać. Trzeba pokazać tyle, ile jest wystarczająco, żeby spełnić ten parametr tych 30%, tak? Że nie będzie się płacić za mieszkanie więcej niż 30%. Po prostu przyjeżdżasz do Hiszpanii, nie masz nic w Polsce, chcesz dopiero zacząć, masz jakąś tam powiedzmy rezerwę finansową, ale jeszcze nie masz pracy, bo dopiero zamierzasz jej szukać, to nie ma opcji. Znaczy to jest bardzo ciężkie. Generalnie z wieloma osobami też podczas tych spotkań, z którymi rozmawialiśmy, wszyscy byli zgodni co do tego i często mówię Hiszpanię, z czym ja też się zgadzam. Madryt to jest świetne miejsce do życia, może jednych z fajniejszych w Europie, w Hiszpanii, pod jednym warunkiem. Że ma się pieniądze. Hiszpania nie jest łatwym rynkiem do znajdowania pracy i jechać, znaleźć mieszkanie, szukać pracy, to nie jest dobry pomysł, bo nie jest łatwo, a te podstawowe prace są słabo płatne. Jeżeli znajdziemy pracę, nie wiem, w restauracji czy gdzieś, nie zarobimy tyle, żeby cokolwiek wynająć. Poza tym nie ma szans, że dostaniemy taką pracę praktycznie bez języka hiszpańskiego. Nie. Prędzej dostaniemy pracę w biurze na jakimś stanowisku, nie wiem, kierowniczym czy menedżerskim i czasami wystarczy, zdarza się, że firma funkcjonuje po angielsku i bez hiszpańskiego można ją dostać, tak. ale prędzej ją można dostać będąc w Polsce, starając się, niż szukając tam na miejscu. Mhm. Tam jest wśród osób młodych po studiach, jeżeli się nie mylę, do 30 lat, bezrobocie to jest 30-40%, jedno z najwyższych w Europie. W Polsce nie mamy takiej sytuacji. Tak, tam naprawdę niełatwo jest znaleźć pracę. Ale jak się ma, no to jest piękne miasto do mieszkania, piękny kraj i do zwiedzania, do wszystkiego. No to powiedz nam, co tam takiego pięknego jest w tym Madrycie? Znaczy w Madrycie jest mnóstwo rzeczy, w zależności od tego, kto co robi. Oprócz rzeczywiście tego, że to są bardzo mili ludzie, świetna kultura, oni są pogodni, jest mnóstwo fajnych restauracji, niekoniecznie drogich, które serwują bardzo dobre jedzenie, trzeba tylko odpowiednio wyszukiwać. To są naprawdę bardzo dobre restauracje. Architektura jest przepiękna, mnóstwo starych budowli, można sobie chodzić uliczkami Madrytu i podziwiać piękne budynki. Mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Mnie się udało podczas ostatniego pobytu zobaczyć wystawę na przykład Frida Kahlo, życie i twórczość Frida Kahlo, ale to nie była zwykła wystawa, tylko to była wielka prezentacja multimedialna, gdzie historia jej życia wraz z obrazami była w prezentacji pokazywana w wielkiej sali na wszystkich ścianach i na podłodze. Człowiek ma wrażenie, że wchodzi w tą twórczość. Frida Kahlo niestety już trudno będzie zobaczyć, bo zostały 2 czy 3 dni, bo pod koniec kwietnia jej nie będzie, ale zachęcam do tych, którzy się wybiorą w maju, jest wystawa Klimta. Gustawa Klimta, pięknego, który namalował wiele pięknych obrazów, szczególnie obraz Pocałunek, taki bardzo charakterystyczny, pewnie każdy, kto by zobaczył, to by pamiętał, że gdzieś już ten obraz widział. Czyli z jednej strony rzeczy kulturalne, z drugiej strony coś, co dla mnie akurat wielkiego pasjonata malarstwa, chyba najlepsze, jedne z najlepszych na świecie muzeów sztuki, Del Prado, Reina Sofia. W Muzeum Del Prado jest, jeżeli się nie mylę, 1800 obrazów. Ono ma 4 kondygnacje. To jest muzeum, do którego trzeba wchodzić wiele razy, bo na raz to należy sobie tylko wybrać, co się chce zobaczyć. Nie można zobaczyć wszystkiego, bo to jest niemożliwe. Mhm. Ale można sobie kupić roczny karnet i chodzić sobie tam codziennie. Co polecam. Jest mnóstwo obrazów Goya, Velázquez, Tycjan, Salvador Dali, jeden z moich ulubionych autorów, ale muszę powiedzieć, że
obrazem numer jeden i to było Muzeum del Prado, nie Reina Sofia, który bardzo długo chciałem zobaczyć, to było takie spełnienie jednego z moich marzeń, to jest obraz Hieronima Boscha, Ogród Rozkoszy z 1490 roku, namalowany między 1490 a 1500. Pierwszy obraz surrealistyczny, absolutnie nie pasujący do ówczesnych czasów, gdzie wszyscy malowali obrazy sakralne, religijne. To jest obraz zupełnie inny. To był pierwszy człowiek, który namalował coś surrealistycznego, potem przez 400 lat nikt, dopiero Salvador Dali malował podobne obrazy, a teraz inni. Piękny obraz, naprawdę no dla mnie, ale jest mnóstwo różnych obrazów, także kulturalnie. Oprócz oczywiście kultury można sobie wyjechać na przykład do Segowii. O. 90 km od Madrytu, pociąg Renfe jedzie 27 minut z prędkością 250 km na godzinę. Jesteś naprawdę niesamowity. Tak zapamiętałem. Nigdy się nie spóźnia, podjeżdża się pod wiadukt Segowii, wybudowany na przełomie I i II wieku za czasów panowania Imperium Rzymskiego również w tej części Europy. Jeżeli się nie mylę, wtedy Wespazjan to budował. To jest akwedukt, który ma maksymalnie 28 metrów wysokości, 17 kilometrów i miał sprowadzać wodę z pobliskich gór do miasta. To jest piękne i całe miasto Segowie jest klimatyczne. Jak wchodzi człowiek do tego miasta, to przede wszystkim wszystko jest świetnie utrzymane i ma się wrażenie, że czas się cofnął o 100-200 lat. Naprawdę, wszystko jest w tym samym stylu, nie ma nic nowego. To człowiek tam wchodzi i od razu czuje powiew historii. Ja myślę, że ty powinieneś się zastanowić nad zmianą profesji i zostać przewodnikiem turystycznym po muzeach na przykład, bo no, to, co opowiadasz, jest naprawdę niesamowite i inspirujące, bo skąd ta pamięć tego wszystkiego? Ja bym nie mogła chyba tak spamiętać tego wszystkiego, więc naprawdę no fajnie, ciekawie. Więc myślę, że jak się wybierę kiedyś do Madrytu, to chyba się zabiorę razem z tobą, bo naprawdę... Zapraszam, już mam parę miejsc, które mogę, że tak powiem, rzeczywiście pokazać, polecić, bo jest w Hiszpanii naprawdę co oglądać. Jest bardzo ciekawe rzeczy. Tak, to nie jest tylko moje wrażenie. Krzysztof też potwierdza, że imponujesz wiedzą, także super. Naprawdę profesjonalnie się przygotowałeś do dzisiejszej naszej rozmowy, ale trochę znam cię też prywatnie i wiem, że zawsze jesteś dobrze przygotowany i profesjonalny w tym, co robisz. To jest moje prywatne zdanie i bardzo ci dziękuję w ogóle, że przyjąłeś to zaproszenie dzisiaj do radia, Radia Zawiercie i na mojego Facebooka i też z tego, co wiem, to będziesz chciał pomagać Polakom czy też innym osobom w wynajęciu mieszkania właśnie w Madrycie, tak? Mam rzeczywiście pewne plany dotyczące funkcjonowania na rynku hiszpańskim w sektorze nieruchomości. Jednym z nich jest właśnie pomóc Polakom w wyszukiwaniu mieszkania. Ten proces przećwiczyłem, po hiszpańsku sobie poradzę, włącznie z kontraktem. Jest to jedna z rzeczy. Mam tych pomysłów więcej, bo mam wrażenie, że tam jeszcze dużo rzeczy można zrobić, nie tylko dla Polaków, ale również dla Hiszpanów. Podaję taki prosty przykład. Wiele z tych mieszkań naprawdę jest w stanie opłakanym. Jeżeli ci właściciele zdecydowaliby się na zaprojektowanie tego mieszkania, zrobienie od nowa i tak dalej, to byłoby zupełnie inne możliwości wynajęcia. Także tak, rozważam różne rzeczy i myślę, że już za 2-3 miesiące będę mógł coś więcej powiedzieć. Na dzień dzisiejszy plan mam taki, że każdy miesiąc będę spędzał w Madrycie 7-10 dni, robiąc właśnie to, co chcę zrobić. A jeżeli mogę jeszcze coś dodać, to chciałbym powiedzieć, że na Madrycie, nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko wyłącznie o Madrycie, bo dla tych, którzy lubią Hiszpanię, polecam w Hiszpanii mnóstwo pięknych rzeczy do zobaczenia. Mnóstwo, Granada, Córdoba, Sewilla. To są z miasta na przykład bardzo znane, ale Cartagena tak. To jest coś zupełnie nieznane, a to wygląda jak stare rzymskie miasto z amfiteatrem, z piękną rzeźbą tak zwanego El Zulo, dłuższa historia, nie będę już tego teraz rozwijał, ale jak ktoś będzie zainteresowany, proszę wpisać w internet El Zulo, Cartagena, jest mnóstwo pięknych rzeczy do odkrycia. Można pojechać do miasta, które się nazywa Estepona na przykład, które jest 70 km od Gibraltaru, które wygląda jak wyjęte z poprzedniej epoki, piękne, z pięknymi budowlami. Naprawdę Hiszpania, w Hiszpanii można odkrywać bardzo dużo różnych rzeczy, nie tylko w Madrycie. Madryt jest super i to może być bazą, a można zwiedzić dużo więcej.
No to skoro będziesz odkrywał i zgłębiał tą wiedzę, to możesz powiedzieć naszym słuchaczom i czytelnikom też mojego bloga, gdzie będzie można śledzić Twoje poczynania w Hiszpanii. Znaczy, na dzień dzisiejszy powiem szczerze, nie przewiduję, żebym mógł pisać bloga. Myślę, że prędzej Nie to będzie bloga, gdzie tak. będzie można się z Tobą skontaktować, w jaki Ja sposób? myślę, że możemy się umówić tak, że jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, obejrzę, zgłoszę się do audycji, zgłoszę się do Ciebie, Agnieszka, i wtedy będziemy porozmawiali, nie wiem, za 2-3 miesiące o innych rzeczach, nie o wynajmie mieszkania, tylko o rzeczach wartych do obejrzenia, o tych, co mogę ewentualnie dla kogoś zrobić, takich, które będą dla słuchaczy interesujące. I to chyba będzie najlepszy pomysł, żeby to po prostu śledzić. I pewnie się usłyszymy za jakąś chwilę z Tobą i ze słuchaczami. Bardzo, bardzo bym tego chciała, bo naprawdę no, imponujesz swoją wiedzą i przygotowaniem, i to w jaki sposób opowiadasz, bo jest to przede wszystkim bardzo ciekawe i takie bardzo życiowe, co myślę jest bardzo istotne dla każdego, kto nas słucha. Mamy też jedno pytanie jeszcze od Ilony. Ile mniej więcej trzeba mieć pieniążków na to, żeby przeżyć w Madrycie normalnie, żeby To żyć? powiem tak. To zależy, jak chcemy żyć. Czy chcemy jeść w restauracjach, czy chcemy sami gotować? Jeżeli chcemy sami gotować, to te rzeczy nie są wiele droższe od tego, co jest w Polsce. No to nie wiem, jak sobie dołożymy do kosztów utrzymania w Polsce, jeżeli chodzi o jedzenie, 20% to jest tyle. Telefon z internetem kosztuje na przykład 20 euro. No troszeczkę więcej niż w Polsce. Są bardzo podobne koszty. A jeżeli chcemy iść do restauracji, no to są restauracje lepsze, są gorsze. Generalnie jest dużo restauracji bardzo przyzwoitych cenowo. No Możemy i iść do sieciowej restauracji, jedną z moich ulubionych, do których często chodziliśmy, gdzie można zjeść śniadanie na przykład, w zależności od tego, co weźmiemy, od 10 do 15 euro. To nie jest dużo. Możemy iść do innego miejsca, gdzie zjemy po prostu bocadillo con jamón, bułeczkę z szynką, kawę, zumo de naranja, sok pomarańczowy i zapłacimy 7 euro, tak? Tak, Także i menu del nie jest dużo dia, droższe niż w Polsce. a menu del dia? Menu del dia w zależności od miejsca od 9,95 do 15 w tych granicach. Czasami zdarzają się droższe, ale menu del dia rzeczywiście jest to okienko, tam Tak. 3 godziny, tam mniej więcej, tak? I wtedy dostaje się trzy dania, jak gdyby, znaczy trzy rzeczy. Jakoś. Pierwszą danie, czasami zupę, na przykład soczewicę z czegoś, na drugi makaron, pizzę lub coś innego i jakiś deser. I czasami jest jeszcze to, że z jakimś napojem, czasami napój trzeba sobie dokupić, ale 10-15 euro. Także nie jest to drogo. W porównaniu do innych stolic w Europie to jest dość atrakcyjne cenowo, jeżeli chodzi o ten aspekt. No fantastycznie w takim razie. A Dobrze. jeszcze jedna rzecz, z której każdy na pewno korzysta, to jest transport. O. Bilet miesięczny na wszystko w zonie A, czyli praktycznie cały Madryt, to jest 55 euro. Na Za miesiąc. 55 euro jeździmy wszystkim bez limitu. Jeżeli kupimy pojedynczy bilet, 1,5 euro, jeżeli kupimy kartę na 10 biletów, to euro 20 za przejazd. Tak? W Madrycie nie poruszamy się specjalnie samochodem. To jest kłopot. Tak. Nie można parkować, mało miejsc. Poza tym miejsca wyznaczone dla rezydentów, które mają większe prawo i tak naprawdę większość do 2 albo 4 godzin. Albo trzeba szukać garażu podziemnego. Ale To transport jest tak świetny, jest tyle linii metra, że to jest chyba drugie obok Londynu miejsce, gdzie definitywnie bez samochodu. Tam nie warto mieć samochodu, bo to jest kłopot. tak, chyba że chce się wyjeżdżać poza Madryt, To w prawda? garażu stoi, a potem wyjeżdżamy poza samochodem. Dokładnie. Świetnie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać wkrótce na kolejnej naszej audycji i opowiesz nam o kolejnym Twoim doświadczeniu związanym z Hiszpanią, oczywiście. I tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo Ci dziękuję Dziękuję za również. dzisiaj. I chciałabym zaprosić naszych słuchaczy radiowych do wysłuchania piosenki, kolejnej piosenki Diany Navarro. Przed naszą audycją słuchaliście piosenki No te olvides de mi, czyli Nie zapomnij o mnie. Piękna piosenka, taka bardzo klimatyczna, melancholijna, nastrojowa piosenka. A teraz po naszej audycji, bo będziemy się już żegnać niestety, chociaż można byłoby z tobą rozmawiać naprawdę długo, długo. Ale podzielimy to na Na etapy. części. Zrobimy, słuchaj,
Episodios. Okej, okay. Zaczęliśmy. Numer jeden mamy prawie za sobą, tak? Tak, tak. Numer jeden mamy za sobą. A kolejna piosenka Diany Navarro to jest El Perdón, którą właśnie nasi radiowi słuchacze wysłuchają właśnie teraz. A my się żegnamy. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Buenas noches.